Wiadomości, które nadeszły z południowej Polski, zmroziły wszystkich. Bliscy, znajomi oraz mieszkańcy nie mogą uwierzyć w jego przedwczesną śmierć. Wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli styczność z Andrzejem, są wstrząśnięci. Smutne wiadomości napływają już od samego rana. Do wielu osób nadal nie trafia, że człowiek może w jednej chwili po prostu zgasnąć. Śmierć mężczyzny dotknęła wszystkich porówno. Wiadomości o jego śmierci są już potwierdzone. Miał tylko 43 lata. Mieszkańcy wsi Szerzyny w województwie małopolskim opłakują jego śmierć. "29 lutego odszedł Andrzej Ciombor, który był szanowaną postacią i nie bał się ratować ludzkiego życia. Niespodziewanie zmarł w wieku 43 lat, wcześniej nie skarżył się na poważne i niepokojące dolegliwości zdrowotne. Andrzej Ciombor był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach. Cieszył się również tak dużym zaufaniem i szacunkiem, że został wybrany na radnego gminy. Wieść o tym, że nie żyje 43 latek, potwierdził za pomocą mediów społecznościowych wójt gminy Szerzyny, Grzegorz Gottfried. Pożegnano go pięknymi słowami. Znana jest też data pogrzebu, z głębokim bólem i żalem przekazuje tą informację, że w dniu dzisiejszym zaopatrzony sakramentami świętymi zmarł Andrzej Ciombor. Radny Rady Gminy Szerzyny w kadencji 2014-2018 oraz obecnej. Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach. Radny Rady Sołeckiej w Szerzynach. Nigdy nie myślałem, że będę musiał pożegnać wyjątkowego przyjaciela, kolegę, dobrego i uczynnego człowieka. Zawsze mogłem na ciebie liczyć. Zawsze pomogłeś. Zawsze ci zależało. Odeszłeś zdecydowanie zbyt wcześnie, mając co najmniej jeszcze połowę życia przed sobą. Można czytać we wpisie Grzegorza Gottfrieda. Dzisiaj grzeje, 1. Smutne doniesienia o Robercie Makłowiczu. Pozostaje tylko czekać 2. Dwie kobiety wzięły legalny ślub w Warszawie. Wykorzystały lukę w polskim prawie. Wójt gminy przekazał również informacje na temat daty pogrzebu. Mieszkańcy będą mieli okazję towarzyszyć zmarłemu w ostatniej drodze 3 marca, we wtorek. W kościele parafialnym w Szerzynach o 12:30 rozpocznie się nabożeństwo różańcowe, a tuż po nim msza i odprowadzenie trumny na cmentarz. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.